Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zyka z tomu Egypt and Beyond. Jest Tumberski. Hej. Jeden safe czytam. Oj, przepraszam, mam czkawkę. Czyli to się otworzyło tam, gdzie powiedziałeś, żeby tam nie iść, bo zamknięte, tak? Mhm. 328, 400... Nie mam innego save'a, mam nadzieję, że to jest dobre. Dobra, idę tam. Ogólnie co? No, tak. Ogólnie co? No, tak. Herbatkę z miotkiem, soczkiem malinowym, z cytrynką. Goździka już nie dawałem, bo mi się nie chciało. Nie, pewnie leniuszku, ale że babę oglądać, to miałeś czas. No ale co, wzrosną jesteś, że nie ciebie? Tak. To TikToka se załóż. Ha, bo tu byliśmy, to pamiętam ten rożek. Kolcycki jakieś, nie? No. Co, umrę. No. Wszystko źle. Ale już nie działa shift, tak? No nie! Hit. No to źle. No dlaczego nie wyskakuje mi ona? Nie kumam tego. Dobra. No ja tego też nie rozumiem, dlatego już nawet się nie łudzę, żeby skorzystać z tego shifta. Też sobie poradziłem bez tego shifta. Skoro takie zachowanie, to trudno. Proszę mnie nie blokować tu. Dopiero, żeby to była kulka ostatnia. Albo do sarkofagu chociaż przejście. Aha. Aha, na pewno. No może i będzie, ale nie takie proste. Właśnie. No i? No i co z tymi kulcami? No patrz, ciachły mnie. Ty, nie kisnę. Nie zabijają? Nie no, da się przejść. Tak daleko w powietrzu, by mi dziabły. No to jest śmiech. Właśnie te przejścia widziałem wtedy, jak mówiłem, że będziemy dałem chodzić. O to mi chodziło. Okej. Okay. Aha. Oż ty pido! Szybko rączki! O, no! Tak. Właśnie miałem to samo! Tego okna tam z tych podwójnych, tak. Nie? I ja już widziałam, jak ją zgina na bok, mi przekręca i mówię, spadnie mi na dół. No i co, do tego sarkofagu nie doszliśmy? Nie. No to chyba ale źle. Gdzieś. Może do jakiejś dźwigni zaś kolejnej? Pewnie ja, żeby nam otworzyła do sarkofagu i będziemy musieli tamtędy wracać zaś. No, specjalnie tak zrobione. To wszystko byle i no do gnoju. Jeszcze o kulkę bym się nie obraził, gdyby była. Może i była gdzie? No to co, ja tutaj przyszedłem i jakby co? Jak no mam? I pewnie na drugą stronę teraz, nie? Na środku jesteśmy tego wodospadu praktycznie teraz. No to ja nie wiem, czy to ma sens, co my teraz robimy, ale okej. No nie wiem, idę se. No idę se też, ale to skaczę, łapię się w kółko tak. I jakby... I co? Do niczego to nie zaprowadziło mnie konkretnie. Tutaj na no jeszcze dorosłeś. Nie. No, chyba nigdy. Musiałem pastulkę ucałować tam w drapaku, bo tak sobie tu smacznie leżała i pewnie ją obudziłem i teraz będzie srała. Maciurka mała. No i? No i? Właśnie. Dobre pytanie. A nie znasz czubki, zamiast iść do okna zobaczyć to. No słono lawa była, to myślałem, że tamta to jest. No, ale co tu mam zrobić? Właśnie nie umiem tego przeskoczyć tak, żeby dobrze było. No, ale chyba to jest żart teraz. No to ani tak, ani srak, to nie kumam. Miejsca w takim razie, tak?
Jeszcze nie ten safe, czy tu gdzie ja, to satyryje? Ja nie wiem. Weźmiesz... Jak weźmiesz sarkofag. No to tak jest za daleko, tak jest za blisko, do chuja pana. Nie umiem tego zrobić. O, jakaś mi się płytka tu podniosła, tak? Żeby ten... No to zaszukiwanie! Właśnie. Już jaki głupi jest ten powrót. O, kaccenka nagle. Ciekawe. Śmieszne te mordy. No ale dobra, już chyba widzę. Mogę już... Czemu mi życie? Aha, bo sobie broń wyciągam. Teraz się ten klocek opuścił. Pewnie po to, żebyśmy nie wrócili inaczej czy coś. Nie! Noż kurwa! Od początku. Taka scenka minami. Wszystko się wpierdoliłem do lawy po tej kaccence. I od początku. Jeszcze kaccenkę będę oglądać. I muszę to jeszcze raz w ogóle przejść, a to jest trudne, nie umiem. Sakra. Nie chcę już tego widzieć. A teraz się klapy porobiło na tych drabinicach. Okej. Czas na herbatkę. No, mam kaccenkę teraz. Te klapy, no i ten klocek nasz, faktycznie. Dobra. Patrz, jaki oszukany, nie da wyskoczyć na tą klapę od razu tędy, bo jest niewidzialne zaś. Nie? Czekaj, to zobaczyć. Dobra, no kurwa. No serio? Tak. Jezus. A co to aż takie echo było? Granicza mnie. Takie echo zaś. No chyba trzy razy się słyszałam. Tak? No. Ty, co ty robisz w ogóle z swoim życiem? No i co, nie pozwoli zrobić tego? Walić to. Ty są naokoło, nie będzie mi to mówić. Dobra, zapisuję to, żeby zaś tego nie oglądać, bo zwariuję chyba. No ja oglądałem. Też możesz. No to doskoczy. Okej. Okay. Aha, nie da się tu jeszcze też? Boże. Na co? On sobie wymyślił taką drogę po każdym tym, to po każdym, tak? No. Fajnie by było, gdyby ta klapa się jednak zamknęła za mną. Po co? Żeby mógł sobie na nią stanąć. Nie ma. No ale to jest zamknięta w takim razie u góry, to co? Do dźwigni mam odskoczyć, tak? Chyba się otworzy. Idę na samą górę, zobaczcie, bo fotokomórka może być. Nie ma fotokomórki, no to nara. Aha. Co, i zamknięta? Czekaj, bo gdzie ta dźwignia była? No nie zapisałem pewnie. Odskocz mi. No to jest tu za wysoko, tu za nisko, żyk. No dobra, może być. Tylko zaś na około czas skakać, już mam tego dość, naprawdę. Ale nie będę skakać. Będziesz właśnie. A tutaj tą dźwignię z tyłu mamy przeciągniętą, czy nie? Nie. Dźwignię z tyłu. A, japa. A. Staram się dostać do tego głupiego soneta. No to co, nie idzie się po tej drabinie? Idzie się. Właśnie się idzie. Jezus, co ci na skakanie. Tak. I wspinanie, i wskakanie, i wspinanie. I kuźwa hit. Bo którędy teraz? No ale ona się nie otwiera, ta klapa. No ale nie musi się otwierać. No to nie rozumiem, po co mam iść po tej drabince. No to pomyśl, no. Przypomnij sobie, co robiłaś w poprzednim odcinku. No jest tu dźwignia, no i? No to możesz odskoczyć właśnie chyba od niej, tak? No i? Skaczesz sobie. No i co, i mam zaś iść do gry?
Tak, naokoło zaś po wszystkim skakać. Nie chcę już. Nawet. Już wystarczy chyba tego, tak? Jeszcze pewnie nie raz będziesz tam chodzić. Kulki nie masz ostatnie. Jak oni nie dadzą, to ja nie wiem kto. Ale mam wygrać czy przegrać? Przegrana zaznaczyło drogę sekretową, to ja bym chciał przegrać. Zawsze tak było, nie? Wymyślaj sobie dalej. No co? Trzeba było przegrać, żeby mieć sekret. To ja będę przegrywać. Spróbuję. Białe czy czarne są te, które się przesuną? A, dobra. Ej, ja dalej wygrać. Nie wiem. No właśnie. Czekaj, czarne mam jeden, to zobaczymy, jak się przesunie pól. No, czarne. Czarne są ruchami. Tak. Ale co? Jeszcze raz? Boże, coś nie zapisane. Ile mam pól? Jedno zaś. Co, że nie mogę się tym ruszyć? Pewnie, jeszcze raz go zbiję i wygram, a wcale nie ma tak być. Denerwuje mnie, że to jest tak zrobione, bo... Bo niechcący mogę nastąpić na coś. Przedził mnie, dobrze. Poleciał, prawie do końca już leci. No, niech idzie tym pionkiem w pizdu. Co ja teraz niebieskim zrobię? Że ty. No. Jeszcze serduszko. Jeszcze 5 mu brakuje, żeby wygrać tym jednym. Przestań żryć. Dopiero zęby miałaś robione. Się opętała trochę. Jak robione? Wyrywane. Co jest zrobione w tym? No, robione właśnie. Wygrał już. Jeszcze 3. No mógłby mieć w sumie tyle. Sreczki. Ale ja go gonię tym zielonym, a nie mam go gonić. Jeden. Wygrał. Dobra, naraz nim. Jednym w sensie zrobił. Doszedł już tam. Pytanie, czy mam wygrać, czy przegrać? Nie wiem, więc chyba to sobie zapiszę. Mam dodatkowy ruch? Okej. Wcale nie chciałem, no ale oko. No. No mi jeszcze spadła, spoko, nie? Boże, wypadłem! Bo zrobiłem rola w to i co od początku będę grać. Pierdolę. To się nie da zapisywać. Się psuje. Normalnie zapisanie już czytałem. A mi się ta maszynka zacięła i się nie da nic zrobić. Muszę od nowa. Wszystko. Spoko. No to może zapisałaś, jak się kręciła, czy coś. No i? No to ty zawsze musisz w trakcie animacji wszystko robić. Tak. No to... skoro tak. Dobra, idę zagrać w grę. Wygrał. No i dobra. No miał przegrać jeszcze... z tego, co słyszałam. Ja mam przegrać. No. Zaś robię jak ten. Którym idę? Czerwonym chcę. Dobra, ja robię zielony na propsie. No jest ciężko z tą kamerą. Fajnie by ta kamera była cały czas na planszę, nie? Po prostu jest w zasadzie niezrobiona arena. No. To jest na jakimś cyplu i tyle. Można wypaść, spaść, to adeprosz niechcący. No właśnie czerwonym. No i miałby czerwona, zielony mi się zrobił. No ja też nie przeszłam przez rożek, a... Jezu, nie! Może pod butelkę się nie przewróciła? No, słyszysz. Mógłbym je zbić, on w sumie bym się nie obraził. Dobra, no bo tutaj właśnie jak z wyskoku... A nie, dobra, da się, okej, okay. No powiedzmy, w miarę jak już to idzie. No mogłabyś ta kamera cały czas tak z tyłu właśnie. Tak, właśnie fajnie mówię, że to by było spoko, nie? No ale on tak u mnie gra jak ciuć mogę jakieś, w ogóle tymi pionkami nie wychodzi. W ogóle idzie w jakąś inną stronę niż do tego. Jeden się mogę ruszyć, no to na przykład niebieskim by się przydało. O, 4 wylosował, to będzie jeszcze raz robił. 2, ominął mnie. No to albo zbijasz, albo wygrywasz. Nie zbił właśnie chyba, wiesz? Coś mi się wydaje.
2. To niebieskim chcę. Mhm. No to już nie wiem, czy wygrać, czy przegrać. No czemu to nie jak wejdzie, to wejdzie. Trudno. Ja się staram przegrać, ale jak wygram, to trudno. 1. No to niebieskim coś. No se kręci i kręci u mnie, oszukuje. 2. Proszę, to nie może być. On już drugim tam doszedł, to ostatni mu został. No to dobrze, może być. Nie wiem. Ja bym chciał przegrać właśnie, bo to jest cała sztuka. Ile mam? 3 aż, raz, dwa, trzy. Może być. Zaś mi chyba zbił pionka. Na mnie ani razu. Cztery pojechał białymi, dobrze. 1, 2, 3, cokolwiek losuje, to mnie zbije. Nice. Nie, jeden pionek już mu poszedł. Może to jest tak zrobione, żeby właśnie byśmy przegrali. Na pewno. O, mam 4. Po zielonym pójdę, tak? Przedziłam jego pionka, hit. Raz, dwa. Jeszcze raz mogę. Zbije mnie, elegancko. O, jeszcze robi. 3. A nie, bo to czarny, 1. 3 mu brakuje, żeby wygrać. Może mu się uda, dobra. Pozbijam mi wszystkie pionki. Mhm. Więc cieszę się. Ja mam 2 ruchy, no to nie mogę tego zielonego wziąć, bo on wygra. Wezmę czerwony, kliknę. No wygrał, i podpaliłem. Aha. Czyli nie mogę wygrać. Znaczy nie mogę przegrać. Otwiera się klapa, ale się palę. No, no to nie, to ja już się biorę za robotę tutaj. No dobra, to ja też będę wygrywać. 2. Mhm. No ale raz będzie robić. 1, no okej. Okay. No ale... Mi się jeden przydał. Wiesz co, no miałem... To czarne to nie są ruchy, białe są ruchami. Nie, czarne. Raz, dwa, trzy, raz. No, jak miałam 3 czarne i klikłam na ten i poszedł o 1, no to coś mi się tu nie zgadza. No to on mnie też wygra. No to mnie podpaliło i tyle. No to żenada trochę. Muszę go zbić, bo inaczej wygra. Ile jest? 3, raz, dwa, trzy. No to czemu ten zielony nie idzie mi w ogóle? Nie rozumiem tego. Bo nie ma ruchu. Zbiłem go, dobra. To u mnie to już wygra wszystko. No ja też mam taki save teraz ostatni. Mam wcześniejszy jakiś, ale na razie próbuję z tego wygrać. Jak ja losuję o 1, no to jak ja mam się przemieszczać? Hit. Zbiłam mu pionek na szczęście. No pewnie on 4 i jeszcze raz wtedy, nie? No. Ciu, są szukane. Właśnie tylko niebieski mogę. Mam 2. No zbił mi niebieskiego. Wypierdolam zaraz. 2. Nie pasuje mi, ciągle mam takie, które nie mogą. A czemu on po 2 razy gra? Bo nie rozumiem tego. Bo to jest chyba płytka, która pozwala na ruch. No żebym dawno mógł wejść tymi dwoma, to nie. Zbiłam ciągle 2 mi daje, specjalnie. Ta gra jest szukana. Nie mam drugi ruch teraz, naraz z tobą. 1. No to zielonym. Dobra. Zmieniam pionka chyba, tak? Wszystko, że wygrałam. No, pionki mi zbija gnój cały czas, wiesz? Zbiłem go ja teraz, no i dobrze. No pewnie, zaś masz 4. Ile mi zostało? 2. Nie mam 3. A gdzie jest koniec w ogóle gry? Na takim czarnym. 2 od końca na takiej pochylni. No zielonym nie chcę iść, czyli nie mogę zielonym iść. No mi zostało taki pionek i nie muszę. Do tyłu w ogóle? Nie, no bo muszę wyjść, tak jak w Chińczyku, jakby rozumiesz. Szukamy gra, 1 mi zostało, to może zielony pójdzie. Nie, nie chcę. 4 mi wylosowało, nice. A on ma 3 oczywiście, gnój. Goni mnie. 1. Stresujące. Pewnie będę mógł losować tego, to trzeba i nie zbije na końcu. 2. Muszę mu zbić te pionki. Nie wiem, moim zielonym się w ogóle nie da ruszać, więc ja nie rozumiem, ile muszę mieć, żeby on się ruszył, o co chodzi. Ja potrzebuję 2, żeby wygrać. Lepiej, żeby ta gra mi to dała teraz. Jezu, jeden pionek wygrałam. No właśnie. Dało mi 4. To ja nie mogę ruchu zrobić. Co? Jeszcze raz kręcę? 2. Tak. Pójdę tym czerwonym. Mhm. Białe teraz mi dało 4. To chyba nic nie znaczy. Dawaj tym czerwonym zaś. No ile razy mogę się kręcić? No, mówię ci, że oszukuje gra. No patrz, jeden mu został. Jak nie będę mieć teraz 2, to przegram. Mam 3. Nie, zbiłam mu pionek, nice. Gnojowi. Zbiłem go, dobra. No i dobrze mu tak, ciulas. Ciule, ciule, jest, 2 pionki. Został mi 1 pionek. Muszę go wyprowadzić, niebieski. Boże, ma się będzie kręcić godzinę, ciulu. No, który raz już robi 3? Wziął pionek, wyszedł jego. No patrz, 4 raz kręci, czy któryś. Co mam powiedzieć? Chyba chory jakiś. A ja potrzebuję mieć... Kuźwa, no i spadła mi, no co za gówno. Jak mnie to denerwuje. Potrzebuję mieć 1. Tak, nie trzeba, to mam 1 cały czas. Cztery.
4, no to będę mogła jeszcze raz, nie? Uh-huh. O, mam jeden. No halo! No i mnie zbiją, muszę to wczytać, nie pozwolę na to. No nie możesz pozwolić, bo umrzesz, nie? Uh-huh. Chyba, że nie. Nie wiem, od czego to zależy. To jest jakieś głupie. Paliło mi, super. Uh-huh. Pionek se wsadził zaś. Każde, które ja kręcę, jest złe. A jak złe. Wszystkie białe, to co to się znaczy? Że ruch jeszcze jeden, tak? Nie, on zaczął kręcić. No i zaś kręci. Cały czas kręci. Zaś mnie dogania już. To ja nie wiem, czy to ja to zrobię. Mi zostało. No jakby sama sobie przesunąć nie mogła tego pionka. No nie? Jest, wygrałam. Jakieś bloki mi się podniosły, ale czy to coś czemu służy? Aha, chyba wejściu na linę, tak? Tylko żeby to zapisać, Boże Święty, żeby nie spać gdzieś tam zaś w otchłań. No i mnie zbił zaś, no to ja tego nie wygram. To musiałbyś od nowa. No, chora jesteś. No ja robiłam, bo spadłam czy coś tam, musiałam od nowa robić. Oczywiście jak ja mam jedynkę do wylosowania, to nie mogę, a on jak ma, to od razu. I super. No ja właśnie nie rozumiem tych jego dodatkowych ruchów, bo ja jak miałam te cztery białe, no to chyba też nie miałam ruchu dodatkowego. No bo nie mogłaś się o cztery przesunąć najwidoczniej, czy coś. Tylko na przykład o trzy albo o dwa. Dobra, ja sobie tutaj... Wygrał! Hopok. Tak, dwie sekundy później dosłownie. No. Mówiłem, że się podniesie coś do liny. Na pewno tak miał być. Ta kamera, jak nie trzeba, to mogłaby się już zmienić? Nie, dziękuję. Właśnie. No dość. Dobra, od mostów zaczynam skakać, nie? No bo jak inaczej? Tak, tak. A po co ta lina? No żeby do tej drabinki w końcu, co o niej gadałam przez cały tam... Aha. Zaś słyszę, jakieś kolce nowe się uruchomiły, spoko. Uf. Tego nam było trzeba. Aha, i to ognisko, No dobra, to idę od razu na lewo, nie? Patrzę, jaka wydupiła na tej linii hit. Ja sobie tu przebiec dookoła, wiesz, popatrzę, czy coś tutaj jest, zbierania, cały ten dach obiegnę, wiesz? Okej. Okay. Szukana ta gra była. Każdym piętrem będę musiała jeszcze potem sobie sprawdzić. Powinno być, że przegrano to też, a nie, że on sobie wymyślał, że palę się hit. No ale jak? Luzer to luzer, tak? Dobra, pizza ciepła. A nie nas prowadził. Nie, jak na to gadała? Nie sprowadziłaś sobie? Żadnej? Nie spróbowałeś. Ale weź sobie jeszcze więcej, jest to stutkowy. Nie sprowadziłeś sobie? Dobra, już. O co tu chodzi? Idę po te naboje, co kazałaś kiedyś. Co z tym sarkofagiem tu? Się nie otwiera ani nic? Nie rozumiem. No tu jest ognisko, no i co? No i spoko. A gdzie był ogień? Nie, daj spokój. Do wzięcia. Ale to nie są tak pochodnie, powiem. To jest ognisko, które ale trzeba ja mam podpalić. Pochodniu. Gdzie? No tam gdzieś. Były, przecież pokazała scenka, nie? Co chodzi z tym sarkofagiem? Nie wiem. No, potrzebujemy kulkę. A te pochodnie to gdzieś tu u góry? Chyba, że gdzieś klocek jakaś... się obniżył do tych pochodni właśnie. Gdzieś na jeszcze okien cały czas, ale nie wiem jak on jest. Aha, bo to są te pochodnie wszystkie, tylko że ja nie podpalę. No to ja chyba muszę mieć... No, gdzie są te pochodnie? Znaczy... Ogień. Masz ten ogień czy nie?
Nie mam pochodni, to nie mam ognia, jak mam mieć ogień. Jezus, po jednej stronie jest kopczyk do podpalenia ognisko, to po drugiej są pochodnie. Sprawdziłaś dookoła piramidę, czy tak będziesz stała i patrzała? Od góry patrzyłam, nic nie widziałam. No bo z góry to go nie widać. No to już nie wiem, gdzieś to kulkę może trzeba mieć. Skąd wziąć kulkę? A my mamy kulkę jeszcze jedną przecież. Wyrzuć tę pochodnię. Ale mamy też kulkę jedną jeszcze. A ile wsadziliśmy? Ja dwie chyba. Na jednym z obelisków na tych dolnych piętrach jest dźwignia. No a co robi? Już patrzę. Podpala te wielkie dzbany u góry, co myślałam, że my będziemy je podpalać. No to już wiesz, gdzie ogień w takim razie. To dobrze, nie? No, tylko trzeba do nich doskoczyć na sam koniec, nie? Z tą pochodnią. A co to takiego? No, pewnie. No problem. Oczywiście jak sprawdzam każdy ten obejść po kolei, okazuje się, że to jest ten ostatni, który mi został. Przecież nie mógł być tamten któryś po drodze pierwszy. Jak ona wyrzuciła tą pochodnię, że ona się odbiła i spadła gdzieś w przepaść? Śmieszna. Gdzie jest ta pochodnia? Kurde, nie umiem przeskoczyć tego. Bo ześlizgnęła się ta pochodnia i spadła gdzieś. Dobrze, że jest w zapasie jeszcze jakaś. Znaczy, tu się potyka, więc ja nie wiem, którędy ona ma zaś teraz iść. Jak ona wszędzie by musiała się łapkami łapać. To ale nie rozumiem. Ale w ogóle, że pochodnia mi wyleciała. No dlatego ja patrzyłam, jak ona leci, bo to u niej, żeby pochodnia spadła, to wiesz, że to nie jest ciężko. Dobra, jeszcze mam dwie. I teraz patrzę, było trudno. Strasznie duża odległość tutaj jest. To nie doskakuje. No nie. Gadasz. No. To nie jest śmieszne. No nie jest, ale... No, o, dobra. Dobra, czyli tak to trzeba robić, okej. No ale tutaj przecież... Zapisz. No, tu jest bardzo daleko. Po tych daszkach skaczesz, rozumiem, tak? No, po tych łukach, nie? No to pewnie trzeba skakać po tych takich na pochylnie bardziej, nie? Nie, z nim sobie pogadaj, wiesz? No, bardziej tak na ten skos trzeba... No ja już jestem przy tym, co się pali. Nie potrafię jej wykręcić. O, dobra, jestem na ostatnim, odpalam. Żeby się teraz wybić i nie podpalić z powrotem, pozdro. A nie da się no na ten naprzeciwko? Przez to nie, za daleko będzie. Podpaliła się, Boże, jaka pimpa. No właśnie. No szkurwa. Aha, nie odpaliła tego jeszcze. No odpal to. Boże święty. Nie zrobię tego od tego. No chyba, że doskoczy na ten daszek obok. Nie. No to będziemy się, ja będę się męczyć to, żeby ona mi się nie odpaliła, a żeby tam doskoczyła. Robię to samo. Nie no, jakoś na ten obok nie doleci? No, doleciała mi. Czekaj, spróbuję, no bo to przecież... Ach. Nie, ona się wali łebem. Mam wrażenie, że ona z powietrza mi nie wyskakuje. Rzućmy pochodnie. No, to był dobry patent, ale już chyba nie tutaj. No, nie będzie to proste. Jak się podpaliła, to doskoczyła, no. No tak, ale ona raczej nie może tam lecieć podpalona. Nie mogę tego zrobić. No. Och. Przepraszam. No doskonale, w czym jest problem, że jak pali się to działa, a jak nie to nie? No bo to jest pewnie specjalnie, tak? Boże. O Jezu, teraz oczywiście w ogóle nie ma tego. Rozbiegu. Jestem, Boże, ale to było tak, że stanęła mi tak na nóżki, tak... Wiem, się potknęła już. Nie? Tak. Napisałem to w ogóle. Tyle.
to zapisz to. Zaraz umrzesz i zaś będzie. Właśnie umarłem. Nie. Skakałem cały czas tak samo, nie żeby coś. Więc nie wiem, czym ten skok różni od tamtych. Jebna jej. Dawno nic nie było takiego wymagającego jak to, więc czas się pomęczyć. Mi się nie podpalało, no, ale to nawet się teraz nie cały mówić. Czas. Uchwała, spoko. Już chciałam się odzywać. No to jak cię nie podpala i nie możesz skoczyć, to już nie mam pytań. Ale ja wskoczyłam, nic się nie odzywam. Dobra, podpalam ognisko, durno. No. Wyjem jak coś, panowie, i ogień leci do góry. No i to możemy zakończyć. No i to jest za sprawa, wyjebią. A, dlatego ten sarkofag nic, bo on się ma spalić. Nie mogliśmy... A czemu ogień do góry jedzie, bo nie rozumiem. My nie mogliśmy go pochodnią odpalić. Musieliśmy takie hece robić. No ale i tak musiałaś iść po to. Po co? Po ogień. No i kulka tak? Będzie może przypadkiem? Tak. Nie! O Boże, nie. I wpadła do ogniska, się ześlizgnie i umrze. Zapisz to, wczytaj, bo żadnej muzyki. Dobra, ta piosenka 50 raz. Spoko. Ale powiedz mi tak. Czy ta pochodnia jest potrzebna jeszcze? Zostawiam ją tutaj przy tym ognisku. Lepiej zostawić, bo... Lepiej niech będzie jak najwyżej, żeby ją po prostu se zrzucić, a nie potem gdzieś tachać z dołu do góry. Mhm. Sobota, to nie? Jeszcze bym... Tak, na całe szczęście, koniec akcji mojej głupiej wydawanej. Już? No, w poniedziałku. Dobra, ale tak. Idziemy to włożyć jeszcze, nie? Czekaj, bo ja to musiałam cutscenkę od nowa oglądać przecież, bo ona jest najmądrzejsza. Skacze jak żaba po tych klockach. Mhm. A ten most to jest ten, no to w sumie mogę... Nie. A z łapkami jak wyciągnę, to... To nic. Bo to jest gdzie? To jest tam tak daleko. O, bomboklad. O, bomboklad! Hit. Jak one ożyją, to szczezna. Nie, chyba nie. Zero sekretów w ogóle. Nie. Ważne, że... A ta rolka w ogóle skąd ona prowadziła, bo już... Astroprojektor jest zapalony. No jest, a jak najważniejsze. Jezus, bym chciał, żeby mój przyszedł. Nie ma żadna. Dla mnie nie ma oczywiście, nie? Uh-huh. To wszystko dla ciebie. Rzucałaś jakaś wyjcowa ta muzyka. O Jezu, łapek nie wyciągłam. I co, teraz możemy na tą piramidę wracać zaś, bo tak sobie ta gra wymaga, tak? Ja nigdzie nie idę, koniec odcinka, Elo. No ja nie wiem, czy tak, bo na razie pokazuje mi to męczące skakanie. Te co 50 razy to samo? O! Aha. Mhm. O Boże, te węże w końcu odblokowuje. A ile mam ich? Potrzebuję mieć 3. Nie wiem, mamy 2, zobacz. Nie? Siebie słyszę, czemu? Nic nie ma. Ile tych węszów mamy? 3! Nawet nie wiem kiedy. Okej. Okay. Chyba z tych sarkofagów non stop, nie? Zapisuję tu grę. Będziemy tam szli w kolejnym odcinku. Cicho, bo cutscenka. A cicho! Bardzo duża ta lokacja była, masakra. Nie było. Wydawała się ogromna i że nie wiadomo, najważniejsze, co chodzi, że, najważniejsze, że to ognisko się pali tam i o. Też co, astroprojektor? No to co kupiłaś, to masz, tak. Lampeczka mi teraz świeci na biurku, w końcu mam jasno, coś widzę. No ja mi tam mam też tam na trójkę. Ja nie tam idę trójkę. Z flarą, w dupie z tym. Nie, kończymy. Cześć.